Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku, no, jeśli ktoś chociaż odrobinę zna się na butach koszykarskich, to wie, czyje to jest logo. Oczywiście jest to logo Giannisa Antetokounmpo, a tak dokładnie omówimy dzisiaj jego budżetowe buty, czyli Giannis Immortality 2. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie subować kanał, za co będę mega wdzięczny, ostatnio spoko lecą suby. Pamiętajcie polubić ten film, ponieważ lubicie budżetowe buty, a ja wam je daję, bo też uważam, że nie zawsze warto płacić za buty głównej linii, a czasami lepiej zapłacić za budżetówki. Dobra, co my tu mamy? Oczywiście niebieskie, ładne pudełeczko z białymi akcentami, takie trochę nawiązujące do Grecji. Oczywiście nie będzie tu za wiele fajerwerek, ponieważ jest to budżetowa wersja Giannisów, zaraz mamy fliki czwórki i sprawdźmy, co my tu mamy. Osobiście wybrałem to pomarańczowo-czarne CW, uznałem je za dość ciekawe. Wyjmujemy je, nic tu ciekawego nie ma w tym pudełeczku. Oczywiście but jest mega podobny do jedynek. Podeszwa jest prawie tym samym, ten sam wave, ten sam feeling. No powiem wam, że mega podobny but do swoich poprzedników. Mamy tutaj odwrócony służ, troszkę inaczej niż w tamtych. Pull taby, też troszeczkę inaczej. Powiem wam, że jestem zdziwiony, że aż tak podobny jest jeden but do drugiego. Naprawdę uważam, że mogliby trochę więcej włożyć inwencji twórczej w tworzenie tego buta. Ale przejdźmy już do samego buta. Oczywiście, jak to but budżetowy, najtańsze sznurówki z placu. Nic nadzwyczajnego. Język taki se, dość cienki, nie jest ostry, to jest dobrze, bo Nike lubi takie języki z ostrymi krawędziami dodawać, co uważam za kompletny idiotyzm, bo może ci pociąć tylko nogę, no ale Nike to Nike. Skarpeta zaczyna się dość wcześnie, więc dla szerokiej stopy nie będzie to za ciekawe, więc każdy, kto ma szeroką stopę, już będzie narzekać. Tutaj oczywiście wyjmiemy sobie naklejeczki, żeby mi nikt nie wyzywał, że nie wyciągam naklejeczek z butów. Z jednego, z drugiego nie ma. Cholewka, materiał bardzo przepuszczający powietrze. No to będzie oddychać super. No wiadomo, to są Giannisa buty, więc te budżetowe tworzone typowo na outdoor, więc tutaj oddychać będzie. Służ, kawałek plasticzku przyklejony. No myślę, że to się szybko dość rozwali. Od wewnętrznej strony to już w ogóle naklejka tylko. No nic wybitnego. Tutaj, jeśli chodzi o wzmocnienia buta po boku, żeby trzymał, no to tak średnio bym powiedział, średnio. Tutaj z przodu tylko wzmocnienie. Z Giannisami jedynkami mieliśmy tutaj problem, że materiał, jeśli ktoś miał szerszą stopę, rwał się. Niestety, mogę tutaj wziąć przykład mojego wspaniałego kolegi Maćka Pacałowskiego, czy mojego kolegi Tomka. Tutaj nie wytrzymywał materiał. Niestety, to był największy minus tych butów. Poza tym, buty były super. Nie miałem się kompletnie do czego doczepić. Jeśli chodzi o podeszwę zewnętrzna, to kurczę, jest to samo, jeden do jednego. Liam, Charles, Weronika, Francis, Tanasis, Kostas, Alexas, czyli no, to samo kompletnie, co w każdych Giannisach. Imiona rodziny, ok, wiemy, oni tam szanują, spoko. Rodziców. Jeśli chodzi o podeszwę wewnętrzną, no to mamy tą samą piankę co rok temu, więc jeśli ktoś miał Giannisy Immortality 1, no to wie, czego spodziewać się po dwójkach. Tutaj jeszcze oczywiście napis Athens, tutaj Lagos, czyli Ateny i Lagos, stolice dwóch krajów, które są dość bliskie sercu Giannisa. Tutaj jeszcze ten wave. Szczerze powiem, że jestem zawiedziony. Chociaż, czy jestem zawiedziony, tamte buty były dobre, więc jeśli coś jest dobre, to po co to psuć? Można tylko ulepszyć, co w sumie tutaj zrobili, ale przekonamy się o tym dokładnie, czy na pewno zrobili to idealnie. Więc zostaje nam jedyne co, czyli zważyć ten but. Wyjmujemy papier, odsuwamy drugiego buta i wlatuje, waga, łucznik. Kładziemy buta na wadze. 360 gram, dość lekki, bardzo lekki but, więc dla wszystkich, którzy uwielbiają lekkie buty, będzie opcją idealną. Mi osobiście to wisi, ile but waży, więc mi to nie zmieni nic. But taki, jak widzimy, nic szczególnego, nic wybitnego, budżetówka. Jak będzie się sprawował na boisku, dam wam znać już
niedługo w recenzji, więc czekajcie na nią i do zobaczenia w następnym odcinku. Nara!